Dawno nie jeździłeś na motocyklu, prawda? Alicjo, znasz powiedzenie do trzech razy sztuka? Oj, znam. Wszystko. W twoim wypadku do czterech. Co najmniej. Piotrze, twój czas w domu wielkiego brata dobiegł końca. Piotr, musisz opuścić dom wielkiego brata. No, no, tylko psujemy chyba program, wielki bracie. Chyba psujemy program, bo ja nie wyjdę. Jeśli oni nie będą wyjść na zewnątrz. Zdajesz sobie sprawę, że decyzja wielkiego brata jest nieodwołalna? A czy ty sobie zdajesz sprawę, że moja decyzja jest nieodwołalna? Halo? Piotr? Halo? Słyszysz mnie? No. Chyba nie masz wyjścia. Paula? Musisz wyjść. Pozdrowienia. A ja tutaj czekam na ciebie, więc chodź. Idź, 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 idź do mnie. To była niesamowita chwila i przyznam szczerze, trochę mały problem dla nas. Czy problem został sam rozwiązany? No tak przez pewien moment zastanawiałem się, Piotrze, co by się stało, jakbyś się dalej upierał? Po prostu wielki brat musiałby odpuścić. Dokładnie. I na pewno by odpuścił. Może wyjaśnijmy wszystkim widzom, że wielki brat stwierdził, że podczas poprzedniego wyjścia i tam parę wyjść wcześniej, robi się już coraz większy ceremoniał. Wy wykorzystujecie ten moment, żeby rzucać poduszkami, tak, przesyłać listy. I stąd była ta decyzja. Nie. Tutaj decyzja wielkiego brata była kompletną bzdurą. Chyba ten człowiek, który to mówi, w ogóle sobie nie zdaje sprawy, jaką zrobił przykrość na przykład Manueli. Bo po facetach to oczywiście jest to kara, ale spływa. Tylko karę się daje za coś, za jakieś przestępstwo. Natomiast my piłki rzucaliśmy tylko z naszymi imionami, jakby żeby pozdrowić naszych sympatyków. Powiedz, Paulina, czy często w życiu tak bywa, że musisz ratować Piotra z różnych opresji? Czasami tak. Ale opresji nie. Tutaj to w ogóle były jednak mimo wszystko ekstremalne warunki, także to są zupełnie inne sytuacje niż takie życie codzienne. Ale gdybyśmy mieli powiedzieć o tym, co robił Piotr Gulczyński w domu Wielkiego Brata, to możemy generalnie powiedzieć, że nie zgadzał się głównie z Wielkim Bratem. Czy dewizą Piotra jest takie życie bez dewiz, bez zasad? Nie, może nie tak do końca, aczkolwiek tak, chyba lubi łamać zasady. Lubię łamać zasady, które są głupie. Tak. No, nie urodziłem się grzecznym chłopcem. Lubię to robić, lubię odpowiadać na czyjąś. Jeśli ktoś jest dla mnie złośliwy i widzę to, to próbuję. Może nie złośliwy. Taka walka z wielkim bratem, myślę, że to jest wyzwanie naprawdę potężne. No i stawiać się mu to chyba. No, sprawiało mi dużą sympatię, dużą przyjemność. Jak taki wolny człowiek jak ty, bo to wszyscy wiemy, że pokochaliśmy nawet tę twoją wolność, jak taki wolny człowiek żyje w takiej izolacji, w takim zamknięciu? Było trudno? Bardzo trudno. Program Big Brother jest tak niewyobrażalną szkołą życia, że nie uważając, broń Boże, programom jakimś przetrwania, survival, to chyba najmniejszych szans nie mają. Z czym jest tak źle? Z czym jest tak trudno? Samotność, tęsknota za bliskimi, bezradność, całkowita bezradność. Jeśli brat sobie coś ubzdura w swojej główce, najmądrzejszej często, to, no to jest konsekwentny. Nie ma żadnych dyskusji. A czy ty od samego początku miałeś taktykę? Bo chyba jako jedyny mówiłeś o tym, że ty sobie wymyśliłeś, jak dojść do finału. Słuchajcie, nikt nie przyszedł do programu pić Sprite'a przez 3 miesiące. Nigdy nie mogłem tego zrozumieć, dlaczego uczestnicy programu mówią, że im ciężko, że tęsknią, że właściwie tu jest jakiś tam rygor,
że załamani są psychicznie, ale ciągle siedzą, nie? Ale o pieniądzach w ogóle nikt nie mówi, tak jakby ich nie było, albo w ogóle ich nie interesują, albo nie myślą, albo to pieniądze to są nieważne, ale siedzą po to, żeby wygrać kasę. Może ktoś mnie odbierze za pewniaczka, ale ja przyjechałem z myślą, żeby wygrać te pieniądze. Nie przyjechałem po to, żeby się męczyć przez 3 miesiące, odpaść i właściwie no to, jaki no to, korzyść, jak taka to, korzyść z tego. Jak to dzisiaj przyjmujesz, kiedy w sumie odpadłeś? W sumie odpadłem. Przyznam szczerze, że nie mogę i nie dociera to jeszcze do mnie. Powiedziałeś w jednym z programów, to było chyba wieczorem, więc ten nasz program też jest wieczorem, to mogę zacytować. Jakbym przegrał z Alicją, to bym się chyba po... To cytat z Grzyńskiego. No, może coś takiego powiedziałem. Zastanawialiśmy się, jest to uczciwie czy dla mnie twoja porażka. Taka taktyka, filozofia macho zdobycia przywództwa w tej grupie nie wiązała się właśnie z tymi słowami, które powszechnie ludzie uważają za brzydkie, bo był taki etap, że ty ich używałeś znacznie więcej niż potem. Słuchajcie, ja cały czas myślałem, że zupełnie inaczej wygląda ten program, że nie lecą te moje brzydkie słowa i są na przykład pa, 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 pi, no bo, pi, pi, bo one nie leciały, pi, pi, były tam pi, 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 tak. Ale nie da się ciągle dawać same pi, 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 pi. Paulinko, czy przekroczył według ciebie granicę? Naprawdę nie mam Piotrowi nic do zarzucenia. A moje jakieś takie... I wiedziałaś odbiór... na pewno, że nie będzie żadnego skandalu? Wiedziałam. Ty też to wiedziałeś? Tak. Nie. Że nie będzie skandalu? No wiedziałem, tak. No. Nie podpuszczaj go. No akurat tu w tej kwestii ja już w swoim życiu dosyć narozrabiałem. Powiedz Piotrze, co dał ci ten program? Co dał ci ten dom? Co dała ci ta zabawa? Na razie forsy z tego nie mam. Myślę, że będę miał. I postaram się, żeby to było jak największe pieniądze. Ja mówię wprost, ja nie będę wijał bawełnę, że po prostu pieniądze mnie interesują. No po to tu występowałem, żeby mieć z tego korzyść. Oprócz tego wyśmienita szkoła życia i tak naprawdę nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić tego miejsca nie będąc tam, tylko sobie ogląda filmik. To jest niepojęte. A co myślisz o Wielkim Bracie? Ja w ogóle bardzo lubiłem rozmawiać z Wielkim Bratem. Czasem mu naupychałeś, prawda? Tak, ale myślę, że personalnie będę lubił tą osobę. A jak myślisz, dlaczego przegrałeś? I tego właśnie nie wiem. Gdy wiodący płyn do zmywania naczyń przestaje działać, nowy gęsty kop Ultra Gel wciąż usuwa tłuszcz i starcza na 2 razy dłużej oraz 2 razy więcej. Spróbuj sama. Kop Ultra Gel. Zaawansowane preparaty do pielęgnacji stóp marki Scholl zapewniają zdrowsze i bardziej atrakcyjne stopy dla każdego. Scholl. Nikt bardziej nie dba o nasze stopy. Realizacji życiowych planów trzeba poświęcić wiele czasu. Bezpiecznie i spokojnie dążyć do celu. Ja i moi bliscy wiemy o tym najlepiej. Commercial Union. Jesteśmy dumni z naszych klientów. Kwitnie, rolnicy przygotowują... Licząc jeden, wzywa na gody parfumerkę. O! Cześć, kochanie. Nie, tak, tylko dzwonię. Kup i aktywuj Popa do końca czerwca i rozmawiaj już od 25 groszy za minutę. Mam! Tak, wygraj pensję 4000 zł co miesiąc przez cały rok. Zostań bulionerem. Kup buliony Winiary. Weź udział w konkursie. Szczegóły na opakowaniach promocyjnych i w sklepach. I'm
Pierwsza maszynka do golenia stworzona, abyś poczuła się jak bogini. Trzy ostrza otoczone są miękkimi poduszeczkami, aby golić dokładniej już przy jednym pociągnięciu. Aby twoja skóra pozostała gładsza na dłużej. Venus od Gillette. Droga do gwiazd, tym razem gość specjalny. Helena Wondraczkowa. Piosenkarka zasiądzie w jury i będzie oceniać występy wykonawców amatorów. Na pewno da się namówić i sama także zaśpiewa. Skupia tań, swoim życiem się pa. Prost na spotkanie ognia leć. Droga do gwiazd. W sobotę o 21.10. Już teraz możesz wygrać komputer multimedialny. A także zestawy pop w sieci Idea oraz kasetę wideo, na której zobaczysz więcej niż w TVN. Jeśli chcesz, by dom opuścił Klaudiusz, wyślij SMS o treści 10 pod numer 7222 lub zadzwoń pod numer 0700 688 010. A jeśli chcesz, by dom opuściła Alicja, wyślij SMS o treści 12 lub zadzwoń pod numer 0700 688 012. Dzwoń, decyduj i wygrywaj. Czy ty miałeś takie poczucie, Paulinko, że to jest jakaś utrata waszej intymności, że on za dużo tam opowiada? No Piotr, niestety, zawsze go po prostu za to wyzywam. Bardzo szybko potrafi się w sumie świeżo poznanej osobie zwierzać i jakby tak uzewnętrzniać. On jest bardzo otwarty. I bardzo. Czasami za bardzo. Ja tego nie lubię, ja na przykład taka nie jestem. Z tym, że mam wrażenie, że Piotr po prostu zapomniał w pewnym momencie, że oprócz Klaudiusza, na przykład, któremu opowiadał różne historyjki, ogląda go jeszcze parę innych osób. Jakie były to historyjki? No, było parę historyjek. Było parę. Żałowałeś, że poszedł? Był taki moment? Nie. Myślę, że nie. Nie żałowałam, ale było mi naprawdę bardzo smutno. Myślałam, że sobie nie poradzę. A im dłużej Piotr siedział w domu Wielkiego Brata, to po prostu zaczęłam się od niego odzwyczajać, naprawdę. I to było takie dziwne nawet odczucie. Ale tak było i taki stawał się trochę na tym ekranie obcy, taki jakby Troszkę tak. Taki nie mój, tylko taki ludzik z telewizorka, dosłownie. Słuchajcie, to, że mówiłem, to my się zdecydowaliśmy na ten program, to powtarzam też po raz enty. Zdecydowaliśmy się na ten program, zdecydowaliśmy się na te warunki. Ja próbowałem tam po prostu normalnie żyć. Zauważyłeś już, że ludzie oglądają Big Brothera? Kompletny szok. W małych wsiach stajemy na stacji benzynowej i wszyscy mnie poznają. Dokładnie wszyscy. Od pana, który narywa benzynę, przez tego, który na grillu piecze kiełbaski i trzeci, który kasuje forsę. I co mówią? Jedziemy bardzo sympatycznie. Jak mówią do ciebie? Wszyscy mówią, że są moimi fanami. A jak mówią? No, cześć, pozdrawiam, jesteś moim idolem. Gulczas mówią. Gulczas mówią. No. Gratulują mi. Jest bardzo sympatyczny druh. Świeżo po wyjściu z domu poznaliśmy Piotra Gulczyńskiego i chyba nikt nie ma wątpliwości, że i w domu, i dzisiaj był sobą. Nie wygrał tego programu, chociaż być może po latach okaże się, że jest prawdziwym zwycięzcą, czego mu życzymy. I dziękujemy za dzisiejszą rozmowę w Krakowie. Dziękuję. Extreme. Podwójnie grube chipsy. Mocne wrażenia.
Mola. Komfort na co dzień. Teraz Mola ma dla Ciebie nagrody. Stańcie koło niego. Powiedz Fuji. Fuji. I Ty zrób wesołe zdjęcie. Wygraj wesołego smarta i setki innych nagród. Fujifilm. Nadmiar glukozy odkłada się w postaci celulitu. Innowacja Vichy. Destok. Żel krem wyszczuplający o przedłużonym działaniu. Zapobiega odkładaniu się tłuszczu i likwiduje jego nadmiar. Widocznie wygładza nierówności w ciągu jednego miesiąca. Destok. Żel krem wyszczuplający. Vichy. Źródło zdrowej skóry. Czy ma pan już swojego lwa? No pewnie, bo dla studentów jest tanio. A pani mama? Mam od niego pieniążki w każdym miejscu i o każdej porze. A pani ma już swojego lwa? Oczywiście. Jest w moim komputerze i telefonie. A pan tata? Mój lew to czarodziej. Z bankomatów w całej Polsce wypłacam nasze pieniądze za darmo. Konto z lwem w Banku Śląskim. Dla każdego coś super lwiego. Z mojego domu dla państwa mówiłam ja i mój lew. Always Air Comfort oddychają. Nowość? Czy zastanawiałeś się, co jest takiego niezwykłego w wedlowskim ptasim mleczku? Niebiańsko lekka pianka w wedlowskiej czekoladzie. Subtelny smak, który cię przyciąga. Gdzie ty jesteś? W niebie. Wedlowskie ptasie mleczko. Kawałeczek nieba dla ciebie. Realizatorem transmisji internetowej programu jest portal.pl. Ma familia, por favor. Głównym sponsorem Big Brother jest operator usługi POP. Cały czas myślę, czy Alicja wygra tą czwartą nominację. Ty kurna. Ale by ja jak wygra. Żyj, by każdy twój dzień nowym był wyzwaniem. Wyznaczą ci cel. O, żyj i odwagę miej. W końcu to dostaniesz. Wystarczy, że chcesz. Amery cykiet. Amery cykiet. Janusz jak zwykle wstał pierwszy. Jak widać, humor mu dopisuje. Nic dziwnego, spodziewał się, że w tym tygodniu to on będzie nominowany. Los jednak, jak już wiele razy okazało się w domu Wielkiego Brata, bywa bardzo przewrotny. Klaudiusz, no? Wstawaj. Nie coś. Musisz. Czym? No bo jest tańca są. Dupy mam tak. No, Klaudiusz. Chcesz sobie zarobić na to wyjście? Przecież wiesz o tym doskonale. Jak nie, ale nie możesz mieć w dupie. Klaudiusz, nie zachowuj się jak małe dziecko. Co? Klaudiusz jest ciągle rozgoryczony. Nie tyle wynikami nominacji, ale głosem, który oddała na niego osoba, po której się tego zwyczajnie nie spodziewał. To pewnie dlatego nie potrafi z wrodzonym mu entuzjazmem podejść nawet do zwykłej rozgrzewki, która w intencji Wielkiego Brata ma pobudzić mieszkańców do większej aktywności. Cały czas myślę, czy Alicja wygra tą czwartą nominację. Ty kurna, no. Ale by ja jak wygrał. Ja się wczoraj do niego nie wiem, co mu dokładnie powiedział, ale jak ja przyszłam, to Klaudiusz mówi, że dzisiaj się modli do kamery. No, on... Tak. On bardzo przeżywa to chyba. No. Słuchaj, bo chyba on i Piotrek postawili wszystko na jedną kartę, wiesz?
No i ja myślę, że gdyby któryś z nich wygrał, na pewno by się podzielił z drugim. Nie? Klaudiusz by się nie podzielił. Mówisz? Gdyby się umówili w jakiś sposób, to tak, ale bez umawiania by się Klaudiusz nie podzielił. Zimno jest, idę. Spal, przyjdź. A może zrobimy ten latawiec? Zobacz, jaki wiatr jest. Jak zrobisz latawiec? Z czego? Też taki malutki. No mamy bibułkę, jakieś listewki się powykrawa, takie, wiesz co, chociaż taki malutki. A sznurka nie masz przecież. Mamy nitki. Jak trzy nitki złączymy w jedną, trzy szpulki, to będzie mocna nitka. No to bym musiał wam później listewkę przyciąć. Chodź. Chyba, że naprawdę chcesz, żeby Ala finał wygrała. Życzę to niektórym. Co? Nie, to już lepiej nie gada. No. Więc się postaraj. Tańczyć nie. Teraz już urządzę. Co? Rewolucję październikową. Czemu? Bo wczoraj go trzymali do nocy. Nie dali mu się wyspać, to on dzisiaj nie będzie skakał. No. Dyskoteka. Pana Jacka. Janusz, rytmicznie, rytmicznie. Rączką, nóżką. Ale się porusza w łóżku. Dzisiaj styl dowolny. Może się uda. O! To specjalnie pewnie dla siebie, słyszysz? Jeżeli wszyscy, nawet jeżeli tam już zostałeś, to zawsze musisz wiedzieć, że masz jedną osobę, w jednej osobie prawdziwego przyjaciela, a nigdy nie wiesz, kto to jest tak do końca. Możesz się domyślać i to wszystko. No, tak jak mówisz. Więc... A ponieważ nigdy nie jest do końca pewny, kto to jest, to... Ciepło jest, tak się wydaje, tylko ta zima jest taki, wiesz. No wszystkich taki są. Mogę, nie? Jasne. Ale to jest ciężkie, jak rozumiem. Co? Ciężko jest tak, bo to pierwszy raz jeszcze, pierwsze przeżycie. Ty już też wiesz, co to znaczy, Manuela też jeszcze nie wie. No ja myślę, że może tak bym się zachowywała, Klaudiusz.
Słuchaj, właśnie my nie wiemy, póki nie staniemy, właśnie nie będziemy w danej sytuacji, bo to każdy inaczej odbiera. Jak mi się właśnie pytali przed wejściem tutaj, jak się będę zachowywać, ja mówię, nie wiem, no bo trudno jest powiedzieć. Skąd możesz trudno jest przewidzieć swoje reakcje. Przecież ja mogłam tu przez, kurczę, pierwsze dwa tygodnie siedzieć w kącie i być nominowana, nie? No to też nie wiadomo, jak się człowiek zachowa. Mhm. Jak to zadziałają te kamery, to wszystko. Na pewno. Dobrze, że byłaś sobą cały czas, że skakałaś, że się bawiłaś. W sensie sobą, że pokazałaś twój entuzjazm i power. Później. Lala jest. No tam przegryźcie. Osób wytypowanych przez mieszkańców powinna opuścić dom Big Brother. Jeśli chcesz, by był to Klaudiusz, wyślij SMS o treści 10 pod numer 7222 lub zadzwoń pod numer 0700 688 010. Jeśli chcesz, by była to Alicja, wyślij SMS o treści 12 pod numer 7222 lub zadzwoń pod numer 0700 688 012. Abonenci Idei mogą również zadzwonić gwiazdka 7222 plus GSM 0605 706 222 AR 608 907 222. Więcej szczegółów w tygodniku Big Brother. Warto dzwonić, gdyż czekają atrakcyjne nagrody, komputer multimedialny oraz wspaniałe nagrody dodatkowe. Zestawy pop w sieci Idea oraz kaseta wideo, na której zobaczysz więcej niż w TVN. To jest samo życie, dobrze o tym wiesz, że dzieciaki plus plamy to normalna rzecz. Plama goni plamę, dzieci brudzą się, ale teraz